Witajcie, z tej strony znowu Starkej. No i gramy sobie w grę, która w sumie jest ta z ogromnej części przeze mnie chyba uruchamianą w ogóle. Czyli Ori and the Blind Forest, rzecz jasna. Znaczy jaki Blind Forest, Will of the Wisps, Jezu. Jedynkę sobie niedawno znowu uruchomiłem, żeby sobie przypominać i oczywiście już mi się plącze. Standardowy ja. Wystarczy tylko na chwilę zmienić cokolwiek i już się gubię. Dobra, mniejsza to. No, Ori and the Will of the Wisps. Dalej, w dalszym ciągu próbuję przywyknąć do nowego, można powiedzieć, umeblowania u mnie w pokoju. Więc no, różnie może być. A póki co, chyba warto byłoby pójść tutaj. No jasne, tędy się tam nie dostanę. No chyba, że ten wróg umiałby jednak coś zrobić. I to co mi się nawet wydaje bardziej niż logiczne, że tym wrogiem będę mógł coś osiągnąć, więc... No niestety poświęcę Oriego kolcom. Ale miejmy nadzieję, że znajdę w ten sposób rozwiązanie. Dobra, niech skacze tak. Teraz to. No znowu? Nie, ja muszę to lepiej ogarnąć za chwilę. Okej, mamy drugiego. Może on chociaż da radę bardziej. Dobra, tutaj teraz. Jednak nie. Dobra, wiecie co, bałem się, że już domownicy przyleźli, jak zwykle. No i w sumie nie myliłem się dużo, bo w sumie są, ale na szczęście... Mówiłem potem, że się pomyliłem. Mówiłem potem, że się pomyliłem, że chodzi o Will of the Wisps. W Blind Foresta sobie grałem przez chwilę po prostu, żeby powspominać i teraz mi się już plącze wszystko. No ale dobra, siostra przylazła. Miejmy nadzieję, że nie będzie wielce przeszkadzająca. A póki co, no... Oczywiście standardowo trzeba bić, zabić wszystko, co się rusza. Nie, jak się nie rusza, to jeszcze nie trzeba do końca bić, zabić. Można pominąć takiego przeciwnika. I pił. I dobrze. Mam nadzieję tylko, że padnie jest za głośno, bo wiecie, no... Nowe ustawienie oznacza też nowe głośności, nowe wszystko i... Obawiam się, że pad może być słyszalny, ale... Mam nadzieję, że mi wybaczycie takie... No, niewielkie problemy, patrząc na to, jak bardzo jakość się ogólnie poprawiła w ostatnim czasie. A dobra, mniejsza o to, czy większa o to, jak wolicie to nazywać. Idziemy do punktu zapisów, a potem zwiedzanie, tylko... Dobra, ten punkt zapisów jest tutaj. Tak mi się wydaje, albo tego tu wcześniej nie było. Ja? Jestem prawie pewien, że tutaj tego wcześniej nie było. Ale co ja tam wiem, ja się nie znam w końcu i w ogóle. Ale jest czysta woda, więc teraz też można sobie popływać jak się chce. I chyba tutaj też coś nowego było, ale pewien nie jestem. Łocie, co to za jakiś lewiatan? Subnautiki. Nie, jak to jaki? Tam to duże coś. Dobra, udało się pokonać rybę. Jest jak lewiatan. Dobra, teraz pytanie tylko, czy jestem w stanie to coś pokonać. Nie, tego nie jestem w stanie pokonać w ten sposób. Ale ryby mogę przynajmniej. Dobra, to jest naprawdę groźne. Ryby mogę niszczyć, tego nie. Okej. Na to będzie jakiś inny sposób pewnie, ale coś tam będę teraz przejmował. Teraz mogę płynąć i zbierać znajdźki. Nareszcie. Znowu to, serio. Być może jedna wodna sekwencja, gdzie nie ma tych dziwnych roślinomacek? Jeśli da się tak nazwać, roślinomacka. A, jeszcze jakaś ulepszona wersja, super. No dobra. Przynajmniej udało się zaliczyć tą stronę. Dalszą stronę w sumie chyba nie ma po co zaliczać, patrząc na cały kształt, chociaż... Nie, dno jest tutaj stabilne, więc raczej nie ma co. Okej, w takim wypadku po raz kolejny idę tutaj. Nie wiem, który to już raz będzie. I może w końcu coś tu będę mógł zrobić? Może. Wiecie, no pamięć mam kiepską, w szczególności teraz, kiedy mam
Niby mniej na głowie, a jednak więcej na głowie. No rozumiecie, taki tam. Wcale nie jest inaczej niż z niektórymi z was pewnie. Te tak zwane, jak to niektórzy nazywają, korona ferie, wcale nie są takie feriowe, spokojne i w ogóle. Znacznie dużo obowiązków też jest. Dobra. Czyli tam nie wlezę. A ty też czegoś chyba brakowało. Ale nie pamiętam czy... A nie, ja tu byłem już. Bo kiedy? Czemu nie polazłem dalej? Nie no, ja już... Nie, naprawdę, ja już tu byłem. Nie, naprawdę, mi się, albo mnie się wydaje się, albo tu naprawdę już żem był. No, nie. To wymaga ode mnie za dużo sekwencyjności. Chociaż może się uda. Chyba widzę, jak to trzeba zrobić. Nie, to, tam na pewno coś u góry było, ale co to ja nie powiem, bo nie pamiętam. I nie wiem, jak mam przez to przeleść. Znowu. Pewnie znowu za bardzo kombinuję. Pewnie pióro. Tak, znaczy pióro tu będzie potrzebne, o ile się je odzyska, rzecz jasna. Może by nie było... Podejrzewam, że się odzyska, patrząc na to, że było wcześniej. A jeśli nie, to będzie coś innego o podobnych właściwościach. Ale wiecie, no... się pogubiłem. A, no tak, dobra, już pamiętam, co chciałem. No wydaje się, że da się to jakoś ukończyć, tam przejść ten etap. Bez tego wszystkiego, co tam by nie było potrzebne, ale... Taki męczarni to ja już nie chcę robić. Dobra, tylko... Nie, to nie tutaj. Gdzieś widziałem, że coś pominęłem, ale teraz już nie widzę gdzie i nie wiem co. O, czyżby tutaj coś? Nie, to, przecież tutaj już chyba byłem? A może nie byłem? Nie no, byłem. Chyba, że teraz pod wodą jeszcze coś jest. To mi bardzo możliwe. O, proszę! Czyli jednak. Amelinium. Znane jako Gorlecka Ruda. Nie, fajnie. Przyda się. Przynajmniej będę mógł kolejne chałupy zbudować. Dzięki tej rudzie. Dobra, coś jeszcze z takiego fajnego, co bym mógł teraz pozwiedzać? No niestety obawiam się, że nie ma za dużo tutaj takich rzeczy, więc... A nie, jest jeszcze jedno. Pewnie będę tego żałował, ale w sumie mogę. Konkretnie pamiętacie takie pewne piękne miejsce, które zbugowało mi zapisa? No właśnie. Mogę tam teraz pójść i pozwiedzać porządniej. Jestem już chyba na to bardziej przygotowany niż ostatnio. Nawet jeśli nie, to miejmy nadzieję, że nie zepsuję zapisa po raz kolejny. Też mam... Mam kopię zapasową, tylko wiecie, no, znaczy nie wiecie, tylko wiesz, jestem, no, kopia zapasowa tak czy jak będzie miała trochę zaległości. O, jakaś wajcha do wajchnięcia. Cia. Znaczy nie spodziewałem, że znajdę tej wajchy do wajchnięcia. A ona otwiera... A! Znowu blur się włączył, przecież ja nie chciałem blura. Ale trudno, nie będę się z tym kłócił, jeśli gra mnie zmusza do blura, to będzie blur. Tam jest to, czyli tam trzeba teraz, tak, czyli tutaj. Kolejna połówka energii. Jeszcze jedna połówka i będę miał kolejną komórkę energii. Dobra, dziab, 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 dziab. Dziabaj, Ori, dziabaj zanim ciebie dodziabią. Okej, okay. Leczenie jest zarzucone. Miejmy nadzieję, że... Nie podjąłem złej decyzji idąc tutaj zamiast z fabułą dalej. Chociaż tak w sumie to z perspektywy czysto, powiedzmy, takiej RP, czyli dla tych, którzy nie wiedzą roleplayowej, to jest fatalna decyzja.
Patrzę na to, że Ku, biedna, się zagubiła, czeka na ratunek, a ja se łażę po jakichś lokacjach. No ale, wybaczcie, nie jestem w stanie aż tak bardzo roleplayować, no. Zmysł zwiedzacza, że tak nazwę, no nie pozwoli mi. Dobra. Czyli tu jest to nieszczęsne miejsce. Dobra. No nie, nie. Okej, okay, nie zepsuło się. Dobra, wniosek na teraz. Będę potrzebował tego. I sporo szczęścia. Dobra, szybko, szybko, szybko leczenie. Dobra, leczenie. Może się jeszcze uda, wracam do gwiazdy. Więc hyc i rzuć gwiazdą. Dobry, dobry Ori. I zmuku. No. Tym razem nie udało im się zepsuć zapisu. I chyba właśnie odkryłem miejsce, do którego teraz powinienem iść. Tak, jeśli chcę sobie zwiedzać, rzecz jasna. Bo fabuła prowadzi w całkowicie innym kierunku, więc... Jeśli coś, to tylko do zwiedzania. Mhm. Pewnie wcześniej czy później tak bym musiał tutaj przyjść ze względu na fabułę, ale... A! Już, już żem spadł za nisko pewnie. Tak. Dobra, jeszcze raz w takim razie. Tutaj trzeba przeleść, to nie będzie problem. Tylko tym razem muszę oszczędzać dodatkowe skoki na... Atak macki. Jasne. To idealnie, żebym zaoszczędził te skoki na atak macki. Aż tak, że nawet nie trafiłem obok macki. Super. Ale teraz może się uda. Dobra, dawaj macka, pokaż co potrafisz. No, od razu lepiej. To teraz można spadać w dół. Oczywiście, bo w górę się nie da. No chyba, żeby ktoś odwrócił grawitację, to wtedy... W sumie kwania się Terraria ze swoją miksturą grawitacji. Dobra, tutaj nic nie ma. A tam jest macka. A zanim macka to... Jest jakie to wredne! Czyli teraz chyba tego nie zdobędę. To jest chyba to, co gra mi próbuje przekazać, że... Jeszcze za wcześnie na to, żebyś to zdobył. Prawdopodobnie tak. Zawsze się zamknie idealnie tak, żebym tego nie mógł zdobyć. Wredny to, ale jednocześnie takie zrozumiałe. O! Patrzcie, kogo my tu mamy znowu. Jastra, przycisz to, proszę. Dobra. Ulnisz Dian. U, klucz. A ta na nim? Toran. Ukabaso. Chyba wiem, o co będzie chodziło. Aha. Dobra, czyli piosenka. Na kwiatkach. Dobra. Najdłuższy, najkrótszy, średni, średni, najdłuższy, krótszy, najkrótszy, najdłuższy. Dobra. Najdłuższy. Najkrótszy. Średni. Średni. Najdłuższy, najkrótszy, najdłuższy. To było takie oczywiste. No. Nie wiem, po co tu idę i czy powinienem tutaj iść, podkreślam po raz kolejny, ale ja lubię zwiedzać, ja sobie poszukam skarbów.
Nawet jeśli ma się okazać, że idę do lokacji, która, nie wiem, jest ostateczną lokacją z gry. Chociaż widzę tu drzewko umiejętności, więc pewnie ostateczną ona nie jest. Więc pamiętajcie, dzieci i młodzieży, jeśli widzicie drzewko umiejętności, zapewne musicie w tej przyjść. Wcześniej czy później. Opuszczona nora. Oj, dobra, po wrogach sądzę, że to może być jednak spore wyzwanie, ale i tak idę dalej. O, punkt zapisu. Jak dobrze, punkt zapisu. Mogę się podregenerować za darmo przynajmniej. Jezu, ten Ori jest super grom. Nie wiem, ile razy to już mówiłem, ale ja nie przestanę tego mówić chyba nigdy. Dobra, z istniałej sytuacji chyba muszę zmienić sobie... Rodeo? Na szybkostrzelność, bo jak tak widzę, to tego pająka w inny sposób nie pokonam niż iskrą. Nie to jest żaden problem, ale pająk tylko iskrą. Dobra. Pająk pokonany, więc iskrę mogę znowu wyłączyć i znowu załączyć rodeo. I idziemy dalej. Dobra, tylko mapka pokaże tutaj jak. A, dobra, już rozumiem, o co będzie chodziło. Sekretne przejścia. A to prowadzi... A, do klucza. Dobra, już wiem, o co będzie chodziło. Normalnie niczym w portolu. Nie, wiedza z innych gier się przydaje. W końcu. Dobra, teraz tutaj trzeba spaść. Dzięki wysokości, tak? I można bezpiecznie iść. Chociaż widzę, że to jeszcze nie wszystko, że tutaj coś jeszcze było do zrobienia chyba. Ale to na spokojnie, jeszcze się ogarnie się. Na pewno tam wyżej są drzwi, tylko nie wiem, ile kluczy one wymagają, więc... Kamień umiejętności. Jak widzę kamień umiejętności, to ja nie mogę odmówić. Cztery na jakąś rzecz, która nawet nie do czego służy, ale niech będzie, że służy do czegoś. Dobra. Dobra, już wiemy, co tutaj trzeba będzie zrobić. Będzie wykorzystać atak od macki do tego pewnie, żeby się tutaj dostać. Albo nie. Albo to może być wyjście. Tak. Aha, czyli to będzie labirynt. Dobra. Już wiem, którędy się wychodzi. I znam jedno miejsce, którym można wejść. Dobra. Czyli to prowadzi tutaj. To prowadzi... Tutaj, okej, okay, a to? Tu. O, wajcha. Lubię wajchać wajchy. Czy coś zepsułem? Najpewniej tak. Najpewniej zepsułem. Dobra, jeszcze raz. Drugi klucz. Dobra. Przyjąłem sobie druga runa, no ale wiecie, o co chodzi. I to mi teraz wyrzuci tutaj, dobra. Czyli chyba jednak nie zepsułem tak całkowicie, jak się obawiałem. Dobra, czyli tu jest glutek. I trzeba będzie coś wajchnąć, żeby tutaj się dostać, okej. No nieźle. Z niewielkiej przygody odnośnie zwiedzania wynikło poznawanie całkowicie nowej lokacji, której prawdopodobnie na dodatek jeszcze nie powinno nas być. O, dobra, mamy kamyk. Ciekawe, co sobie oferuje ten kamień, bo szczerze powiedziawszy nie wiem, ale może być przydatny. Dobra, tylko Ori zejdź. Tarcza. Dobra, nie ma przebacz, muszę wyrzucić rodeo, bo tarcza jest... Moim zdaniem aż za dobra. Dobra, to teraz tak.
Tam, jeszcze wyżej jest klucz, dobra. Wiecie co, no... Spore to będzie wyzwanie, ale... A, no tak, dobra, to tutaj teleportuję. Tamto też tam gdzieś chyba do góry było, więc to jeszcze nie teraz. Tak, tutaj. I teraz nie tu. To tam gdzieś było jednak. W sumie mówić, że nie tutaj, a i tak wracam w to samo miejsce. Dobra, to mnie przeniesie... Tu. Aha. Dobra, teraz dopiero zauważyłem. Albo jeszcze tam nie mogę wejść, albo nie wiem co. Chociaż najbardziej to mi się wydaje, że potrzebuję jakiegoś super wysokiego wystrzału. Tylko czy jest coś, co może mi wystrzelić? Tak. No jasne. Teraz to już jest dla mnie oczywista oczywistość, więc... Dobra. A, czyli to musi być upadek bez dodatkowych skoków, dobra. Tutaj gdzieś coś było, co tak do góry teraz wyrzucało. A dobra, pamiętam, które to było. Właśnie to mi będzie teraz potrzebne. I dzięki temu może uda mi się to wykminić, tylko czy spadnę do... Brze, za słabo. Dobra, ale wiecie, no... Cokolwiek się dzieje, jest dobrze. Nie, nie ten, to był ten wyżej. Dobra, czyli muszę skorzystać z tego jednak. Tylko gdyby to nie było w ten sposób, to już bym to wygrał. I dobra... I... hits. Aha. Tu trzeba wyskoczyć w taki sposób, żeby jeszcze idealnie tam trafić. Super. Wiecie co, nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak ja tam mam się teraz dostać. Dzięki, pajak! No tarcza, to jest zdolność dla mnie! Dobra. Teraz będzie dużo łatwiej z takimi pajakami. Oj. Spory challenge, ale... Ja go się podejmę, ja się go podejmę. Więc dobra. Oj. Aha, dobra. To jest bardziej skomplikowane niż myślałem. Dobra, tak, tak. Ha! Oj! I to potem coraz szybciej Ori będzie spadać. Dobra, udało cię. Przynajmniej tyle. I jakiś sekret tutaj, nagroda, cokolwiek za wykonanie takiej męczarni? Pewnie nie. Aha. Dobra, czyli pewnie coś, co pomoże mi potem coś innego osiągnąć, więc tak. A, i tu jest to zamknięte przejście. Albo coś zepsułem, albo tak miało być. Miejmy nadzieję, że to drugie. Bo nie sądzę, żeby to było w stanie być otwarte przez jakieś takie dziwne coś, dobra. Najpierw zobaczmy, co to jest. I dobrze myślałem, co tutaj trzeba będzie zrobić. Znowu portal się kłania. Dobra. Ostatni kawałek portalu. Czy jak tam by inaczej nie nazwać? To dalej zamknięte, wiecie co? Wydaje mi się, że zepsułem, ale... Chyba wiem, jak mogę też teraz tam powrócić. Chyba niepotrzebnie tak bardzo się nakręcam tym wszystkim. Aha.
Może to jest właśnie rozwiązanie, że muszę jak najwyżej tutaj wyskoczyć, żeby tam się wybić na tyle, żeby właśnie tak wrócić. Dobra. Więc panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, jełopy i jełopki, jak to tak zwał? Udało nam się. Wykonaliśmy tą jakże wkurzającą zagadkę. Teraz tylko trzeba powrócić tam, gdzie jest do zdeponowania czterokawałkowy klucz i jesteśmy zwycięzcami. Ja pokaż pa, jak na co się stać. Jeśli go idealnie zsynchronizować z moimi atakami, to na logikę nie powinien mi nic zrobić. Dobra. Udało się. Kolejna lokacja. Dobrze, Ori. Tylko dalej to nie rozwiązuje tajemnicy, jak dostać się do drzewka. No niestety. Ale liczyłem na to drzewko. Chyba, że tutaj będzie coś. Przylazłem wszystko, jak wzdłuż i wszerz. A nic nie dostałem. Super. Czyli to drzewko jest jakoś dobrze ukryte, albo jeszcze nie mam do niego dostępu, bo to jeszcze nie czas. Nieważne, która z tych opcji, i tak jestem mocno zawiedziony. Dobra, czyli teraz jestem już na dobrej trasie. Nie chcę się z tym dziadostwem walczyć, więc tak. Dzięki, Macka. Dobra. Ej, Macka. Będziesz mi potrzebna, wiesz? Ale nie w takim sensie. Muszę złapać twój pocisk w locie. Ale nie w locie złapać pocisk w taki sposób. Tylko, że muszę się od niego odbić. Dobrze. Grzeczny, Ori. Grzeczna. Grzeczne. Dalej nie wiem, jak to jest z płcią tego stwora. Pnącze takie. Dalej nie wiem, co z tym zrobić i mam nadzieję, że się dowiem za jakiś czas. Wspak? Dobra. Największy, najmniejszy, największy. Siedni, najmniejszy, największy. Dobra. Największy. Najmniejszy. Największy. Średni. Średni. Najmniejszy. Największy. Czyli wow. Dobrze, że czytam tych dialogów. Dzięki temu mam dostęp do drzewa. Jej. I w sumie można byłoby je odkryć przez przypadek wcześniej. Dobra. Mniejsza, to bieramy światło. Mamy jeszcze... Wow, dopiero 30 minut. Niecałe. A Ori już ma nową moc. Oho. Wow. No i to był warty... uwagi, upgrade. Ej, nieźle. Warto było tu przyleść. Tam przyjść, przybiec, przytruchtać. No, rozumiecie, o co chodzi. A, właśnie, może teraz z nim pogadam jeszcze raz. No. Widać, że ten ptak nie jest taki inteligentny jak ja. A to miejsce będzie dalej mnie wkurzać i... a może iskrą da się to zebrać? Nie. Iskrą nie zbiorę czegoś takiego. Czyli, że to jest po prostu po to, żeby wkurzać i później będę miał pewnie jakieś rozwiązanie tego wszystkiego. Dobra. Wow. Ale...
nie ukrywam, spodziewam się, że to nie będzie lokacja całkowicie poboczna. A teraz proszę. No i to ja rozumiem. Ataki silniejsze. Ja nie dostaję przy tym więcej obrażeń. Au, nie, wiecie co, super. Cała lokacja poświęcona znajdźce. I takie rzeczy to ja powiem szczerze, uwielbiam w grach właśnie. Właśnie, za takie rzeczy uwielbiam gry niektóre. Cała lokacja, w której chcesz, to sobie pójdziesz, nie chcesz, nie musisz nawet tam włazić. Poświęcona znajdźce. A, tajemnicze drzwi. Tylko, jak je otworzyć, to ja nie wiem. Aha, pluiwa i ten żupy. Pewnie na tym można zginąć i zostać tam wrzuconym, ale... coś takiego. Robal piachowy, okej. Nawet nie jeden. Jak nic tutaj, to właśnie jest challenge. Dla którego dostanę otwarcie tamtych drzwi. Tylko nie wiem, jak z tym walczyć. Powiem wam szczerze. Aha, trzeba to zwabić do wyjścia, a potem po głowie. Dobra. Dobra. Do wyjścia, a potem po głowie. Dobra, chodź robaczek, kici kici. A, czyli jak się ruszam, to oni wiedzą, gdzie mają wiercić. Ciekawy przeciwnik. Pewnie od niego zaraz zginę, więc lepiej będzie, jak się wyleczę, ale i tak, ciekawy. Podam do tego morskiego, tylko że tutaj mogę z tym walczyć w przeciwieństwie do morskich. Okej. Okay. Aha, nie, jak nic, to jest jakaś... Taka w domyśle arena walki. Wiecie co, nie, no, muszę zmienić jeszcze jedną rzecz. Tutaj to mi nie jest potrzebne. Ale za to co, no to... Jest po prostu bezcenne przeciwko komarom. Dobra, a teraz pluj. No, to ja rozumiem. I moja teoria okazała się prawidłowa. Proszę, proszę, kto by się spodziewał? No w sumie ja się spodziewałem, ale wiecie, no... dobra, co ja będę gadał jakieś głupoty. Mamy kamyczka. Taki powiem szczerze... 2 na 10 ten kamyk. Dobra, i tam wyżej to się, rozumiem, nie dostanę. W sumie nie wiem, czy jest cel się dostawania wyżej na obecny moment. Dobra. Więc zwiedziłem już tyle rzeczy, a dalej powiem wprost... Czuję, że jeszcze wiele pomijam. Dobra. Jeszcze mniejsza o to. Lecimy z powrotem w takim wypadku i... do jakiegoś punktu zapisu, potem już dalej nie wiem co. Ale dalej, ktoś kto zaprojektował taką grę, nie, no musi być geniuszem po prostu, dla mnie. I tak wiem, że zachwycam się może za bardzo, patrząc na to, że grałem możliwe, że nawet w lepsze, bo i aż tak się nie zachwycam, no ale... Ta gra jest piękna i grywalna, owszem, ma bugi, ale... Powiedzcie sobie szczerze, czy jest jakaś gra, która nie ma bugów albo exploitów? Nie chcę nic mówić, ale nawet Sekiro, który bądź będzie dostał w ubiegłym roku grę roku, jeśli się nie mylę, to de facto miało takiego buga, że dało się bossów niektórych zabijać po prostu przez zmuszanie ich do samookaleczenia, że tak nazwę. To się dziwne. Ale no rozumiecie, o co chodzi. Dark Souls 2 też miało bossów, których dało się podstępem po prostu pokonać w taki sposób, że sami siebie pokonywali tak naprawdę. Zresztą
każda gra ma jakieś bugi, exploity i inne elementy, które można wykorzystać na jej niekorzyść, ale... Mało która jest tak piękna przy tym jak Ori. Wiecie, no już jedynka była super, tutaj grafika jeszcze poziom wyżej. I coś, czego w sumie... Nie spodziewałem się. Jak się spodziewałem, to sądziłem, że wymagania będą takie kosmiczne, że... Wiecie, będzie mi lagować. A żeby nie było mój sprzęt... To mocna średnia półka, patrząc na wszystko. Ale z perspektywy gier indie, tak zwane, czyli independent, indyki, rozumiecie? To jest nawet wysoka półka. Nie wiem jak traktować Oriego, ale rozumiecie, no, obawiam się, że naprawdę mogę mieć spore lagi. Jeśli była piękniejsza grafika, to i proszę, grafika, cud, miód po prostu. Jeszcze lepsza niż była. I wszystko w płynnych 60 klatkach. Więc jest naprawdę dobrze. Też może się też okazać nagle, że to 30 klatek jest, a nie 60. Bo w sumie jak to, że z Microsoft Store'a to jest sporo prawdopodobieństwo, że to jest dokładnie sama wersja, która by była, gdybym miał na Xbox księżyc. Nie wiem jak to właśnie jest z FPS-ami, chociaż na moje oko, a żeby nie było, umiem wyczuć różnicę już po takim, no, długim stażu z grami. W szczególności jak przez większość czasu grałem na 30 FPS-ach, tak swoją drogą, na moim starym laptopie. Teraz już umiem po prostu wyczuć różnicę pomiędzy 30 a 60 dosyć łatwo w niektórych produkcjach. Chociaż oczywiście są takie, które są dostosowane do 30 i na 60 jest niewielka różnica, ale no dobra, mniejsza, to nie będę tutaj gadał o FPS-ach. Jeśli chcecie posłuchać o płynności gier i w ogóle, to możecie mi napisać w jakimś pseudo komentarzu, czy jak to tam się, jakby to nazwać inaczej. No, zinformujcie mi to może jakiegoś podcasta na ten temat bym zrobił, czy coś, ale... Żeby nie było, to jest tylko propozycja. Nie wiem, czy mi się będzie chciało po tym, jak... W sumie utraciłem jednego z podcastów, na który zmarnowałem bardzo dużo czasu. Tylko dlatego, że YouTube po prostu się przyczepił do czegoś, co w sumie... Nawet nie wiem, czemu się przyczepił. Ale dobra, to też jest temat na inny moment. Póki co wracamy do jakiegoś punktu zapisu, pewnie już milion ich pominęłem. I jak już tam wrócę, to po prostu... Prawdopodobnie dzisiaj odcineczek będzie wyjątkowo trochę krótszy, no ale... Rozumiecie, no... Jak na mój standard, Ori tak jest bardzo długi, więc... Powinniście się cieszyć, że chociaż daję wam tego Oriego codziennie. No i tyle, dobra, w temacie. Tutaj... i punkt zapisu jest... Tylko, mam 1900 tamtych pypków już światłowych. To może lepszym wyborem byłoby spróbować się teleportować do wioski? I pójść na zakupy? W sumie, dobry pomysł. Powell, 1900, nawet nie zauważyłem, kiedy to się zebrało. I bum, białe światło. I białe światło opada. No i oczywiście jesteśmy tutaj. Więc działa mi funkcja teleportacyjna. Jej. Dobra. Sprzedawca kamieni. Dalej nie ma nic tu ciekawego, więc... Tak. Zobaczmy na ulepszenia, co mogę zrobić. No lasso jeszcze bardziej ulepszyć, ale nie mam miejsca. Więcej pocisków z iskry. W sumie nie wiem, czy jest sens. No i wiem, że mógłbym to jeszcze, ale... Na obecny moment sądzę, że nie ma niczego takiego wartego uwagi. Nie ukrywam, liczyłem, że może będzie można ulepszyć tego, jak to się nazywa, no. No, brakuje mi słów. Dobra, to już było. No... Dobra, już pogubię w ogóle, co chciałem. Wybaczcie, ale jestem takim jełopem, ciapą i w ogóle. Jak ja tutaj mogłem wcześniej nie wleźć? Ja się wytłumaczę, jakim znamy tutaj wcześniej nie wlazłem. Przecież to tak łatwo się włazi. Nie no, jeszcze musiałem być. Prawda, wyżej dalej się nie dostanę, ale wiecie no... Aż mi zaskakuje, że naprawdę się tam nie dostałem, no dobra, kontynuując. Już się pogubiłem, co chciałem, ale dobra, mniejsza z tym, no... Jakoś nie ma nic fajnego tam, to może... Warto byłoby właśnie ulepszyć jakieś tam nowe rzeczy, czy czegoś się nauczyć.
Nie, to muszę zdobyć, wiecie, no. Gdybym wiedział wcześniej, że on to co sprzedaje, to ja bym to kupił, byłby spokój. I teraz ten grzmot. Mhm. No, w sumie znam to już. Ale dobra, teraz chciałbym zobaczyć grzmota. Aha! Łoci! Ciekawe czy... Wow, ej, chwila! Może to da radę otwierać jakieś przejścia. No ale tak czy siak, mamy... Ej, chwila, nie, da radę! Ja myślałem, że da się zniszczyć ten piach w ten sposób. Ale jednak nie. Ale grzmot, wow, mam młotka! No właśnie o tym mówiłem. Warto było. Dobra. Czyli mam nową broń. Wolniejszą, ale dużo potężniejszą. Może się tym pobawię nawet. Fajnie. To na zakończenie w sumie przygody, która nie wyjdzie za bardzo krótsza, bo znowu się zagadałem, zapaczałem w ogóle. Ulepszmy coś. Szczerze, najbardziej chyba to by się opłaciło, patrząc na to, że nie umiem korzystać z wolnych broni, więc wiecie, no. I warto byłoby mieć coś takiego na wszelki wypadek. Czyli jednak! Zjemam nosa! Czyli jednak te bronie też odblokowują różne miejsca. Nie wierzę. Wiecie, z takim super optymistycznym akcentem to ja już na pewno zakończę odcinek. Może będzie drugi dzisiaj. Nie obiecuję. Zobaczymy, jak będzie z czasem. A póki co naprawdę trzymajcie się i hej. Nie, no nie wierzę. Ta, pa, pa. W ogóle, no, tak, pa.